Sponsorem meczu jest firma Archibut Projektowanie, Budowanie i Remontowanie. No. A ty grasz ostatni? Ostatniego grasz? Tak, na ciebie. Troszkę jeden kolega ma, niech zajmie. Co ma? Ona na stałe. Ospawana. Ospawana, żona mu przypawała. To tak bardzo nie masz pomoru. Kapitanie? Nie byłem, ale przecież tak przegrywam. To ja sam jak ja przegrywam, to musisz wygrać. Ja wygrałem. Reszka się udało. Reszka. Tadziu! Tadziu! My jamy, czy zdajemy? Dostajemy. To my też dostajemy, dobra? No. Zaczynają gospodarze. Jeszcze raz miłego sędziowania. Miłej zobaczenia. Właśnie, żeby to chociaż zabawa była. I gramy! Dawaj, panowie, jedziemy! Przesuwamy, panowie! Super! Jacek, patrz! Szeroko! Brawo! Dograj to teraz! Ej, zostawiliście bardzo dobrze! No! Teraz jeden na jeden, sam! Brawo, Wilson! Tak jest! Brawo! Brawo! Jest, spokojnie, Patryk. Zobacz, Patryk jest. Hop. Super. No. Jest, piłką grajcie. 2-3 kontakty. 2-3 kontakty. Jest, Patryk. Brawo, super reakcja. Brawo. No! Brawo, Biały! Brawo, panowie! Teraz, jedź, uderz! Brawo, Kali! O! Sam! Szynaj! Dobraj teraz! Brawo! Do Kalego kto? Tak, Kali, tak! Chodź! Jeszcze raz podegraj. Przed pole, Kali. Musisz. Dobrze. Arek! Jedź! Jedź, Biały! Sam! Nie no, super! No! Wysoka, Patryk! Dalej!
Panie trenerze, ostatni mecz w tej lidze, ostatni mecz w tej rundzie. Jak pan podsumuje, może najpierw mecz? No, myślę, że nie było to jakieś porywające widowisko. Szybko strzelone bramki ustawiły mecz. Pogoda zrobiła swoje, taka już powiem wakacyjna forma, ale cieszę się, że te 7 bramek dołożyliśmy, przekroczyliśmy barierę 100 bramek w sezonie i to jest tak naprawdę dla nas pocieszenie po tym meczu. No, w dzisiejszym meczu nie mogli grać, grali zmiennicy. Jak oni wypadli według pana? No, myślę, że widać jest różnicę między składem podstawowym a zmiennikami. Być może wynika to z tego, że nie grali zbyt często, nie mają tych minut na koncie dużo, ale tak naprawdę chcieliśmy dzisiaj dać pograć wszystkim, tak? Między innymi Michalski, który zadebiutował, można powiedzieć, w tej rundzie, no i okrasił ten występ bramką z rzutu karnego. To tak może teraz krótko ocena całego tej rundy, całego sezonu. Awans jest? Jest awans i to było naszym celem. Można powiedzieć, że pierwsza runda zdecydowanie chyba lepsza w naszym wykonaniu. W drugiej wiadomo, jak to na wiosnę gramy, gra się zdecydowanie gorzej. Natomiast tak jak mówię, my nie mieliśmy grać pięknie, my mieliśmy grać skutecznie. I tak graliśmy. Myślę, że zasłużenie awansowaliśmy z racji tego, że chociażby w bezpośrednich pojedynkach z 12 punktów zdobyliśmy 10, nie przegraliśmy żadnego pojedynku z drużynami, które z nami rywalizowały. Dlatego myślę, że zasłużenie awansowaliśmy.
wyższej lidze trudno będzie strzelić 100 bramek w sezonie. Na pewno, natomiast nasza drużyna, przynajmniej moje motto jest takie, że żeby grać ofensywnie, bardzo ofensywnie i tak będziemy się ustawiać. Wiadomo, że troszeczkę będziemy musieli zmienić podejście do gry defensywnej, żeby tych bramek jak najmniej tracić, ale na pewno nie będziemy próbowali tutaj się bronić, będziemy starali się atakować i strzelać jak najwięcej bramek. Nazywam się Jacek Nowak, jestem graczem KS Hubertów z Komentów. W dzisiejszym meczu byłeś kapitanem. Kapitan to takie bardzo ważne ogniwo w zespole. Powiedz, jak kierowałeś tymi twoimi młodszymi kolegami? No, staram się raczej podpowiadać, żeby to wyglądało w miarę pozytywnie. No jednak trochę szwankowała u nas kondycja ze względu na przygotowania zimowe, gdzie były pewne kłopoty z organizacją i z treningami. Po prostu mamy za mało kilometrów w nogach i dlatego ta runda wychodzi tak, a nie inaczej. Mówisz tak, mało kilometrów w nogach. Biorąc pod uwagę twój wiek, to może powiedzieć, że ty jesteś młodzieniaszkiem w porównaniu do innych. Nie, no nie można tak powiedzieć. Człowiek już odczuwa swoje lata, a szczególnie w tych kontaktach z zawodnikami jeden na jeden. Już jak to się mówi, więcej to boli. Za młodu człowiek po prostu się podniósł, otrzepał i pobiegł dalej. No, a teraz niestety już siniaki, stłuczenia, nie jest jednak zdrowie i głowa, a może jeszcze chce, ale już jednak wiek nie ten. Ile lat utrzymujesz się w formie? Po prostu od dzieciństwa ganiałem za piłką, jak się to mówi. I nie straciłem swoich młodzieńczych lat, gdzie każda zima przez 10 bądź nawet 15 lat była przepracowana solidnie z trenerami naprawdę uznanymi tutaj w województwie radomskim za, można powiedzieć, wzór pracy w zimie. Jesteś chodzącą historią i jednocześnie przykładem na to, że jak się chce, to można. Znaczy, ja zawsze chciałem po prostu... Chodziło mi o to, że czy młodzi biorą z ciebie przykład na treningach, na meczach? To już nie mnie oceniać. Staram się dawać taki przykład swoją postawą, zachowaniem, wkładem pracy na treningach. No, staram się być w miarę możliwości przy obecnej pracy na każdym treningu i jeżeli już nawet jestem, tak samo jak na meczu, no, staram się dawać siebie wszystko. Powiedz mi, czego brakuje dzisiejszej młodzieży, bo masz to porównanie, jak ty byłeś młody, jak trenowałeś, a to co jest obecnie. Czego brakuje? No, uważam, że zapału. Bo wiary w siebie to pewnie kto chce grać, to ma, ale tego zapału i pracy nad sobą. Każdy się ogląda, czy trener patrzy, czy nie patrzy, a jednak trening nie na tym polega. Trening polega na pracy nad sobą i wyłącznie nad sobą, w niezależności od tego, czy trener patrzy, czy nie patrzy. To jest praktycznie walka ze swoim organizmem i doprowadzanie go do granic wytrzymałości. I każdy musi poznać swój organizm i wtedy będzie najlepiej wiedział, na co go stać i ile może. Do tego dochodzi głowa i technika, no i resztę się składa już na wynik. A powiedz mi, ile jeszcze zamierzasz albo chciałbyś grać? Tak szczerze. No tak szczerze, to ustalone było, że no po 50 skończę. Miałem teraz urodziny, no... Jak to się mówi, zdrowie, jeszcze głowa podpowiada, że jeszcze te parę lat by pograł. Nie wiem, jak się to ułoży, na pewno będę rozmawiał jeszcze z trenerem, będę rozmawiał tutaj z przyszłą żoną. Może coś się uda wynegocjować, pewny nie jestem, niczego nie obiecuję. No na pewno jeszcze człowiek by chciał, bo szkoda tych lat, no przyjdzie sobota, niedziela, tak to mecz, trening. Nie będzie co zrobić może z czasem. To co, pozostało tylko życzyć dużo zdrowia, żeby kontuzje omijały i do zobaczenia na Zielonej Murawie. No dziękuję bardzo, dziękuję i chciałem z tego miejsca pozdrowić wszystkich i życzyć szczególnie piłkarzom, nie tylko klubu z Komentów, ale i wszystkim dużo zdrowia i zapału do pracy. Sponsorem meczu jest firma Archibud Projektowanie, Budowanie i Remontowanie.